Ja wszystkim привет. Mamy dzisiaj 21 listopad. Miejscówka wielu znana. Oslo. I tak kilka słów od ojca prowadzącego. Dla wszystkich tych jest ich mniejszość, ale dzięki nim powstały te tabliczki, które tam widzicie na horyzoncie. Zaraz wam pokażę. Jak przyjeżdżacie, przywozicie śmieci, to zabierzcie je ze sobą. Nie róbcie syfu. Nie wyrzucajcie tych śmieci gdzie bądź. Nie wyrzucajcie ich do tych dwóch tutaj śmietników, które tutaj są takie betonowe, które też wam zaraz pokażę. Bo zwierzęta to roznoszą. Robi się rozpizdziaj, robi się syf. I miejscowi niestety nas ganiają wszystkich, którzy chcą skorzystać z tego miejsca. Ja przyjeżdżam tu tylko po sezonie, bo latem tu jest dramat, a szczególnie w tym roku, roku pierwszym covidowym, jak go nazywam, no to już w ogóle był dramat i tutaj każdy wolny metr był zastawiony, ale też dzięki temu właśnie się pojawiły tutaj tabliczki zakazujące przebywania, zakazujące tutaj nocowania, bo po prostu ludzie, którzy tu przyjeżdżali, zostawiali jeden wielki syf śmieci, wylewanie kibla do w krzaki tutaj. No dramat po prostu. Imprezy do rana, disco polo, srolo, wszystko kurczę co tylko szło. Teraz w listopadzie, jak tu sobie co któryś dzień nocuję, zmieniam miejsca, nigdy nie zostaję tam dzień czy nigdy nie zostaję 2-3 dni w jednym miejscu, tylko zmieniam sobie miejsca, w których nocuję. Ale jak tutaj przyjeżdżam, no to nie ma nikogo, jest cisza i spokój, ale dalej jak ktoś się kurczę zjawi, albo i niedawno. Zaraz podejdę, wam to pokażę. To zostawił po prostu śmieci. Śmieci, które rozniosły zwierzęta. Jest syf, kiła i mogiła. I tak to wygląda. Podejdę bliżej, wam to pokażę. Kurczę, to jest jedno z niewielu takich miejsc jeszcze, które się ostało, gdzie można sobie w miarę normalnie stanąć i można było. Bo w tej chwili to, mówię, w sezonie już się nie da i o, zobaczcie. Jest taki śmietnik, który po prostu stoi jeszcze od komuny, od czasów komuny. I ktoś tu kurna był przed chwilą, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, zostawił śmieciorasy. Był to na pewno ktoś przyczepą albo kamperem, bo przecież kto by wiózł kurczę ze sobą jaja i tym podobne, nawet kurczę o ziemniaków nie dopiekł, tylko wyrzucił. Po prostu jakiś dramat, kurczę, ludzie, dramat, co wy robicie? Tłumaczenie, że nie ma śmietników. Tak, nie ma śmietników, to zabierz te śmieci ze sobą, kurczę. Jeden z drugim. A później się pojawiają o takie tabliczki. Nabrzeżny pas techniczny. Biwakowanie, parkowanie pod groźbą kary. Strata, tata i tyle. I to jest właśnie przez to. To jest właśnie przez to. Przez to, co ludzie zostawili. Masakra, po prostu masakra. Ja tu, kurczę, jak regularnie jestem, to regularnie to sprzątam. Po takich, kurczę, cymbałach po prostu, bo nie potrafię inaczej tego nazwać. Takim trzeba być idiotą i cymbałem, żeby wypieprzyć te śmieci. Nie zabrać ze sobą, bo to, nie wiem, ciężko. Poniżej honoru, godności, kuźwa, nie rozumiem. Po prostu nie ogarniam. Polska to chory kraj i tyle. Pierdoliłeś kartofla, to go kurna zabierz ze sobą. Pokiego grzyba, po prostu ludzie, chipsy. Syf, kiła i mogiła, kurwa. Monte sronte.
ale bezalkoholowe. Kartofle gówniane chyba były. Cebula też nie podeszła. Gulej, jajo lubni. Kupujesz, człowieku, bio jaja. Jesteś ekologiczny i wypieprzasz to na ziemię. Zabiorę to, jak będę wyjeżdżał. W swoim imieniu, śmieciarzu, wyrzucę to. Nie róbcie tego. Bardzo was proszę. Bo wypieprzą nas z każdego miejsca. Taki dzisiaj krótki odcineczek, bo się, przepraszam, się wkurwiłem po prostu. Człowiek budzi się rano, widzi piękny widok i widzi ten syf. Po prostu dramat. Ale nic. Paka, drodzy. Пока.